Dobry wieczór, mamy pierwszy dzień sierpnia, to oznacza złe wiadomości dla uczniów, bo rozpoczęliśmy ostatni miesiąc wakacji, ale są też dobre wiadomości dla kibiców piłkarskich, bo dziś po raz pierwszy zabieramy Państwa za kulisy opolskiego futbolu. Marek Świerczyński, zapraszam. Dwie kolejki za nami, czyli niebiesko-czerwona huśtawka nastrojów. Bliskie spotkanie z fundamentem opolskiej defensywy. Spojrzenie w przyszłość, czyli Odry, polowanie na słonia. A wraz ze mną w studiu są goście Marcin Chociaj, trener Akademii Odry Opole oraz Bartosz Kamiński, redakcja sportowa TVP3 Opole. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Panowie, padło w tym wprowadzeniu takie określenie huśtawka nastrojów, niebiesko-czerwona huśtawka nastrojów, bo w pierwszym meczu porażka, w drugim meczu zwycięstwo. I tu pytanie, czy Odra Opole w obu meczach grała swoje, a te wyniki są pochodną jakby tego, co pokazywali rywale, czy jednak coś się zmieniło w grze Odry? Jak na to patrzycie? Ja myślę, że przede wszystkim na pewno mecz z Ruchem Chorzów był trudniejszy, zupełnie inny rywal. Wydaje mi się, że Pogoń Siedlce była troszkę słabszym rywalem, co nie zmienia faktu, że Odra jednak była skuteczna i to też pokazują statystyki, które gdzieś tam pewnie później przetoczymy, ale wydaje mi się, że trener Sobolewski czy jako klub, jako Odra Opole staramy się grać cały czas to samo w swoim ustawieniu, w swoich konkretnych aspektach. Przykład rzutów z autu, na przykład, które są bardzo groźne. I wydaje mi się, że tutaj powoli do celu. Aczkolwiek na pewno ranga przeciwnika była troszkę inna w porównaniu do Chorzowa. Bartek, a z perspektywy właśnie redakcyjnej, dziennikarskiej, jak ty na te mecze patrzysz? Myślę, że Odra grała właśnie podobny futbol i zarówno z Ruchem, i zarówno z Pogonią. To, co trener mówił, i zupełnie inna klasa rywala, no to ma też odzwierciedlenie w wyniku, ale też Odra celnie przecież strzelała z Ruchem. Brakowało trochę szczęścia. Bądź co bądź widać, no, w porównaniu z zeszłym sezonem trochę inny pomysł, nowy pomysł i przede wszystkim pierwsze takie zajawki można zobaczyć na samo posiadanie piłki, że to posiadanie piłki Odra w obu spotkaniach miała nieco lepsze. Uderzające dla mnie było to, co powiedział po pierwszym meczu, po meczu z Ruchem właśnie Mateusz Kamiński przed naszą kamerą. To chyba w miarę dokładny cytat będzie. Ruch stworzył sobie pół sytuacji, a strzelił z tego dwie bramki. Chyba faktycznie troszkę tak ten mecz wyglądał. Myślę, że to jest też kwestia tego, no jeżeli potrafimy wykorzystać, nawet mając tą jedną sytuację, czasem w piłce nożnej niestety jest tak, mogę być lepszy, mogę utrzymywać się przy piłce, oddać więcej strzałów. Kiedyś pamiętam mecz Polska-Niemcy, 28 strzałów chyba do dwóch, 2-0 dla Polski, także wydaje mi się, że to jest najlepsze podsumowanie chyba. No piłka nożna faktycznie ma to do siebie, że nieważne ile sytuacji stworzysz, a ile wykorzystasz. Dokładnie. No dokładnie, nie liczy się gdzieś tam te małe statystyki, liczy się końcowy wynik. No dobrze, te mecze będziemy sobie jeszcze dokładnie analizować, ale na razie zobaczmy kulisy tych właśnie dwóch spotkań okiem naszej kamery. Dzisiaj jesteśmy w trakcie budowy nowej drużyny, bo trzeba wiedzieć o tym doskonale, że odejście jednego zawodnika z drużyny to już jest zmiana drużyny, a odejście każdego następnego to już jest coraz głębsza zmiana, więc tych zmian mamy bardzo dużo. Jestem po to, żeby spełniać te marzenia i żeby gdzieś ten zespół grał bardzo dobrze. Natomiast tak jak tutaj prezes powiedział, musimy zdawać sobie sprawę, w którym momencie jesteśmy, jak mocno się przebudowuje ten zespół. Trener Radosław Sobolewski z niejednego pieca chleb jadł i zna się na piłce. No, grał też w piłkę bardzo długo i na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że transfery są naprawdę dobre. Powinno to wszystko razem zagrać. Będziemy się skupiać na każdym kolejnym meczu, bo to jest najważniejsze. Po prostu wygrywać każdy kolejny mecz i wydaje mi się, że może upragnione marzenia się spełnią w Opolu. Jesteśmy dobrze przygotowani, mecz już w piątek, ostatnie szlify, jak to się mówi, na ostatniej prostej i mam nadzieję, że wynik będzie na naszą korzyść. Już w najbliższy piątek, kiedy przyjedzie do nas Ruch Chorzów, pokażemy potencjał tej drużyny, który na pewno z każdym meczem będzie rósł. Jestem przekonany i wierzę w tą ciężką pracę, którą już dzisiaj wykonała drużyna, ale którą cały czas wykonuje na każdym treningu.
ze stadionu Odry Opole, jeszcze tego starego, wysłużonego obiektu, w oczekiwaniu na piękny nowy, który tutaj urósł w Opolu i na który także czekają kibice niebiesko-czerwonych. Witają Państwa Marcin Żywokow i Maciej Iwański. Bardzo się cieszę oczywiście, że jestem. Mam nadzieję, że będziemy się rozpędzać. Cały okres przygotowawczy przepracowałem. Kwestia jest doszlifowania się z drużyną. Wiadomo, każdy trener troszeczkę inaczej wszystko widzi. Przygotowania, bardzo intensywny czas. Na pewno się uczymy każdego dnia bycia razem. I myślę, że z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będzie coraz lepiej. Wiemy, że Radosław Sobolewski nie składał żadnej deklaracji. Wiemy, że goszczący w naszym studio prezes Odry mówił o tym, że plan mówił o dwóch latach, kiedy Odra ma skutecznie zawalczyć o powrót do Ekstraklasy, której nie było jej od 1981 roku. Ostatnie cztery nasze sezony to jest huśtawka nastrojów. Baraże, prawie spadek, baraże, prawie spadek. I liczymy, że właśnie w tej perspektywie czasu uda nam się osiągnąć marzenia, jakie są w naszych głowach. Pan pewnie pamięta lata, kiedy Odra grała na poziomie Ekstraklasy, że my mamy takie marzenia jak pan. Pan je kiedyś zrealizował, my je zrealizujemy. Całkiem nieźle z ostatnim podaniem. Skarżyński, no wodny gol! Ruch Chorzów prowadzi do polu. No powiedzieć, że Ruch stworzył sobie na pół sytuacji, strzelił dwie bramki, także Artur nie miał za wiele do roboty w tym meczu, bo takie mecze też się zdarzają, że gdzieś tam z boiska było czuć, że zdominowaliśmy przeciwnika w długich fragmentach tego spotkania. To jest okazja dla gospodarzy i szansa zmarnowana! Zabrakło tej soli, tych warownych sytuacji, żeby to wykorzystać, tej pazerności pod bramką. Myślę, że jak to przyjdzie, no to będzie dobrze. Uwało się Pużycki! Dzisiaj zabrakło nam po prostu konkretu pod bramką przeciwnika. Na pewno wyciągniemy z tej lekcji wnioski i głowy do góry po dzisiejszym spotkaniu. Ta złość sportowa teraz we mnie drzemnie, ale to dopiero początek. Drodzy Państwo, tak, to dopiero początek. To był także początek tej historii, którą zbudowaliśmy. Całość tej historii do zobaczenia na naszym kanale YouTube tuż po programie, około godziny 20. Także zapraszam, a my tymczasem wracamy do rozmowy o tych meczach i zacznijmy sobie od tego, co tutaj głównie było w tym materiale, czyli jednak ten przegrany mecz z Ruchem Chorzów. Tam to, co się rzuciło w oczy, to brak napastnika, nominalnego napastnika. Z czego to wynikało i czy to na pewno była dobra decyzja, mówiąc tak całkiem wprost? Myślę, że też mieliśmy gdzieś tam na uwadze tą klasę rywala i być może gdzieś tam szukaliśmy sobie miejsca między formacjami. Być może też o to chodziło. Nie wiem dokładnie, jaki był przekaz trenera, dlatego nie chciałbym tutaj wnikać. Później pod koniec meczu też wszedł Dawid Wolny, który gdzieś tam na tej dziewiątce też gra. Być może to była jakaś szansa, żeby zdobyć tą bramkę. Tak naprawdę z tym Ruchem faktycznie te statystyki były porównywalne. Dlatego widzimy teraz ustawienie, w jakim Odra zagrała w meczu z Ruchem. No właśnie, Maksymilian Banaszewski na szpicy. No, nie wiem, dlaczego była taka decyzja trenera. Tutaj już oczywiście trener zna szczegóły, więc jakby myślę, że Max zarówno na 9 czy na 10 jest w stanie zrobić też różnicę. Wiadomo, ustawienie 4-2-3-1, aczkolwiek mówię, no mecz był... Teoretycznie był wyrównany według statystyk, aczkolwiek Ruch no, wykorzystał tą jedną sytuację, dwie więcej i faktycznie zdobył te dwie bramki więcej. Z naszej perspektywy takiej dziennikarskiej chyba dosyć istotne było to, że Dawid Wolny ogłoszony zawodnikiem Odry zaledwie 20 kilka godzin przed meczem. Tak, dla mnie to było, nie ukrywam, małe zaskoczenie, że w ogóle w tym pierwszym spotkaniu wystąpił. Myślałem, że będzie bez takiego ryzyka, no bo wiadomo, gdzieś tam w takim czasie się zgrać z drużyną. No niby zna ten klub, tak, no, ale zupełnie inni zawodnicy w momencie odejścia. No i tak wystąpił, nie udało mu się strzelić bramki, ale to jak wiemy w kolejnym meczu już, jak ten tydzień kolejny minął, to się zmieniło.
Trochę też nie było chyba innego wyjścia, bo mam wrażenie, że wszyscy napastnicy Odry borykają się z dość poważnymi problemami. Zerknijmy sobie też na statystyki tego meczu. Trener Marcin Chocia i to przygotowany bardzo, bardzo dokładnie. Co nam wynika z tych statystyk z meczu z Ruchem? Jeżeli mówimy o tym meczu z Ruchem, to przede wszystkim jeśli chodzi na przykład o strzały celne, tutaj ja akurat mam swoje, może to tak 14 strzałów, 11 strzałów Ruch Chorzów, więc mniej więcej ta statystyka jest porównywalna. Jeżeli teraz przejdziemy do strzałów, powiedzmy, celnych, tak, no to strzały celne Ruch miał 2 tak naprawdę i wykorzystał dwie bramki. Odra miała 5, dlatego może gdzieś tam zabrakło faktycznie tego postawienia tej kropki nad i, ale myślę, że cieszy fakt, że jednak tych strzałów jest dużo. Podobnie jest w meczu następnym, czyli w meczu z Pogonią Siedlce. Wydaje mi się, że to jest duża przewaga. Tutaj Ruch oczywiście być może stworzył gdzieś tam bardziej klarowne te sytuacje i faktycznie udało im się zdobyć bramkę, ale dwie bramki. Ale wydaje mi się, że Odra tutaj mogła też w pewnym momencie też wyjść na prowadzenie. Mi się wydawało, że Ruch był najgroźniejszy, szczególnie przy rzutach rożnych. Miał ich 6, no a przede wszystkim Filip Starzyński, no to dobrze wiemy, że on potrafi wykonywać te stałe fragmenty gry. No i w sumie tak padła pierwsza bramka, prawda? No na pewno stałe fragmenty są zawsze groźne, co też pokazuje tutaj Odra, bo też potrafi ze stałych fragmentów zdobywać bramki. Ja powiem tak, no na pewno był to mocny rywal i gdzieś tam myślę, że mają też ambicje wysokie, może być może nawet na awans, więc na pewno będą chcieli wygrywać każdy mecz. Ja myślę, że tutaj troszkę może szczęścia zabrakło, bo gdyby mogło być tak naprawdę 5-2. Gdybyśmy faktycznie te wszystkie strzały wpadły, ale tak to w piłce niestety jest, że czasem nie wpadają bramki po strzałach, więc... No tak. Widzimy teraz właśnie tę bramkę z rzutu rożnego, o której mówił Bartek. Czy tu byśmy się doszukiwali jakiegoś błędu obrony, czy to po prostu było znakomite zachowanie tego chorzowskiego, nowego też debiutującego w barwach niebieskich napastnika? Ja myślę, że... Fakt, że napastnik potrafi się znaleźć w polu karnym i zdobyć bramkę, to obrońcy mają trudniej niż napastnicy, tak? Bo tutaj wystarczy, że piłka się odbije gdzieś i już jest szansa, a tutaj faktycznie wysoko wyskakuje i praktycznie bez szans jest zespół Odry, akurat w tym przypadku. No i to chyba pierwsza bramka w tym sezonie tego zawodnika, także... No, w tamtym momencie bez wątpienia. To, co może też chyba niepokoić lekko, mam wrażenie, że te dwa rzuty karne w dwóch meczach sprokurowane przez defensywę Odry. Tak, zaczynamy od tych mniej pozytywnych elementów. Ja bym powiedział tak. Ja myślę, że też Odra wychodzi agresywnie do przeciwnika, więc fakt, że będzie tych fauli więcej, jest to wkalkulowane, wydaje mi się. Oczywiście faktem te rzuty karne, no nie chcemy, żeby się zdarzały. Myślę, że trener czy zespół też nie chcą, ale czasem faktycznie to podejście agresywne blisko przeciwnika, lekkie gdzieś tam dotknięcie powoduje, no, że przeciwnik też upada i faktycznie te faule się zdarzają. To faktycznie mamy tą sytuację. To akurat rzut karny z tego drugiego meczu, spotkania i tak mogłoby się wydawać, że tam za bardzo ten faulowany napastnik nie miał co zrobić w tym polu karnym. No nie miał. Faktem, że był tyłem do gry, więc jakby tutaj no niestety nasz obrońca no podszedł agresywnie, więc jakby chciał odebrać piłkę, no ale nie udało się zatrzymać rywala i gdzieś tam się przewrócił, więc... Ale trzeba zauważyć pewien progres w interwencjach Artura Holacha, no bo tak, z Ruchem rzucił się w drugą stronę, z Pogonią Siedlce było blisko, więc trzeci jakby się zdarzył, oby się nie zdarzył, szczególnie w tym najbliższym meczu, żeby nie podtrzymać jakiejś tam serii, no to już pewnie wybroni. Artur Haluch jest dosyć biedny, mam wrażenie takie w tym sezonie, może to nieładnie zabrzmi, ale to jest zawodnik, który nie miał okazji jeszcze tak naprawdę interweniować, bo sam powiedziałeś ze statystyk, 2 celne strzały Ruchu, 1 celny strzał Pogoni Siedlce, no bo właśnie ten z rzutu karnego. To chyba trudne dla bramkarza, jak się przez cały mecz jedynie ewentualnie wychodzi do dośrodkowań, nie ma możliwości obronić, a potem i tak
trzeba wyciągać piłkę z siatki. Zgadzam się, tylko z drugiej strony trzeba też... Pytanie, co dla bramkarza jest lepsze, jako czy żeby były sytuacje pod jego bramką, czy pod bramką rywala. Ale przykład w Pogoni Siedlce, bramkarz Pruchniewski, chyba 4 interwencje, nasz bramkarz 0, więc to też świadczy o tym, jak Odra była gdzieś tam, finalizowała tę akcję. Wydaje mi się, że dla bramkarza lepiej jednak, żeby te strzały nie wpadały w światło bramki, więc... No to prawda. Dobrze. Przeszliśmy dosyć płynnie do meczu z Pogonią Siedlce, więc też porozmawiajmy teraz troszkę więcej o tych pozytywach. Tym pozytywem na pewno występ chyba całej drużyny z tą Pogonią Siedlce, bo tam trudno nawet kogoś wyróżnić. Wiadomo, dwa trafienia Dawida Wolnego rzucają się kibicowi w oczy natychmiast. Natomiast patrząc na cały mecz, chyba nie było tam słabszego ogniwa w tej drużynie. Ja powiem tak, no na pewno wiadomo, zespół wygrywa. Najbardziej widoczny jest zawsze napastnik, który gdzieś tam strzela te bramki, ale na pewno Jakub Bartosz zasługuje też na wyróżnienie. Bardzo wysoko się podłączał i tak naprawdę kilka sytuacji stworzyliśmy z tej prawej strony. Ja bym wyróżnił też Rafała Niziołka, który też w tych akcjach miał swój udział. Tak być to może nie wyglądało w meczu z Pogonią Siedlce. Przepraszam, że przerywam, kontynuujemy. Maksymilian Banaszewski, który przy drugiej bramce tak naprawdę odbiera piłkę po gdzieś tam biegu 20-metrowym. Odbiera piłkę i później już akcja kończy się wynikiem 2-0. To ja bym jeszcze dołożył do tego Adriana Łyszczarza. Bramka, asysta, jak najbardziej. No i też widać przede wszystkim tę jego dobrze ułożoną prawą nogę. To, co mówiliśmy w ruchu z Filipem Starzyńskim, tak myślę, że tutaj też jest potencjał na bardzo dobre, stałe fragmenty gry. Jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj Adrian przede wszystkim przy tej bramce, którą strzelił, przede wszystkim oddał strzał, jeszcze złapał plecy obrońcy i faktycznie udało się znaleźć w polu karnym, gdzie było dużo miejsca. No i dzięki temu wpadła ta jego bramka. Ale to jeszcze asysta przy trzeciej bramce, co praktycznie się cofał i dokładnie niemal z miejsca dośrodkował centralnie tak w pole karne idealnie. Tak. No i tak padła trzecia bramka. Jak najbardziej. No tych efektownych, ładnych zagrań mieliśmy w meczu z Pogonią, myślę, mnóstwo. No ale chyba wszystkie przyćmiewa też bramka Adriana Pużyckiego. Ale nie tylko bramka. Tam cała akcja była dosyć ładnie szyta, że tak powiem. Jeśli chodzi o tą sytuację, to faktycznie ta piłka przechodzi bodajże z prawego sektora do lewego i tam jest bardzo dobre zachowanie Jakuba Szeka, z tego co pamiętam. Jest zagranie, odegranie, wyjście na wolną pozycję. Jakub Szek co prawda tam jest faulowany i ale sędzia... Kontrad Nowak dogrywa. Dokładnie, tak. Kontrad Nowak dogrywa, bo jest agresywny odbiór. Tam sędzia też wyczekał ten moment, żeby nie przerwać akcji i faktycznie to też pozwoliło na płynne przejście do zdobycia bramki. Akcja Stadionu Świata także. Tak, oczywiście, że tak, ale tam Adrian Pużycki też miał całe hektary wolnego miejsca i też umiał to wykorzystać. I to podanie takie właśnie, które miało nie pozwolić na to, żeby sędzia gwiznął i idealnie przecięło te linie obrony Pogoni Siedlce i stworzyło tę całą, może zobaczcie, całą sytuację. Jak mamy dużo miejsca, więc Adrian to wykorzystał i... Tam, jeśli się nie mylę, to Casio z Pogoni Siedlce, tak, że tak powiem, wyszedł troszeczkę w pole i zostawił Adriana Pużyckiego samego, który ten wykorzystał, a szczerze mówiąc, jeszcze stałem za bramką w trakcie, gdy ten gol padał i muszę przyznać, że to jeszcze lepiej wyglądało niż w transmisji. No właśnie, bo cała akcja piękna, ale też sama decyzja i wykonanie tego strzału. Wykonanie przepiękne. Przepiękne. A czy brakowało w tym meczu wam Mateusza Kamińskiego? Ja myślę, że kapitan zespołu to zawsze brakuje takiego gdzieś tam lidera. Tym bardziej, że Mateusz jest podstawowym zawodnikiem już od bardzo dawna, więc praktycznie od początku, więc jak najbardziej. Aczkolwiek wydaje mi się, że nasi obrońcy grali nieźle, niezłe spotkanie. Wydaje mi się, że Mateusz Kamiński byłby jednak też zawsze dodatkiem, tak? Takim solidnym wzmocnieniem. A pytanie nie było przypadkowe, bo Mateusz Kamiński za chwilę będzie z nami w studiu, ale najpierw materiał filmowy o nim. To było zaraz po maturze, co prawda jeszcze w czasach liceum. Jak pamiętam, to jeździłem po testach, czy to Zagłębie Lubin. I też znajomy załatwił mi testy Polonii Bytom. Załatwić testy to jedno, a przejść te testy i później się utrzymać to drugie. Na pewno fajnie, że udało się do Bytomia pojechać. No i jak już
tam zawitałem, to zostałem na tym Śląsku praktycznie ponad 10 lat. Z roku na rok byliśmy, powiedzmy, blisko, ale zawsze coś na końcu nie wychodziło. W rozwiązaniu kontraktu z GKS-em Katowice przybywałem w domu i zadzwonił do mnie dyrektor Motała z propozycją, czy nie chciałbym przyjść do Opola. Za długo się nie zastanawiałem. Dużo zieleni, ciszy i spokoju. Mając trójkę dzieci, czasami fajnie jest gdzieś tak wyjść, wyciszyć się, zrelaksować i odpocząć po ciężkim treningu, ciężkim tygodniu, ciężkim meczu. Zdarza się samemu, ale zdecydowanie częściej całą rodziną. Wolimy się wybrać, jest piękne zoo. Dzieci są akurat w takim wieku, że dla nich to jest wyjątkowa atrakcja. Mamy place zabaw, także idealne miejsce do spędzania czasu, jak i samemu, tak i z rodziną. Starszy Marcel 8 lat, Hania będzie miała 7, idzie do pierwszej klasy i najmłodsza Livia 3 latka. Hania gdzieś tam wie, że tata gra w piłkę, ale jak to dziewczyna nie za bardzo się tym interesuje, natomiast Marcel od pewnego czasu no to śledzi każdy mecz, kilka wyjazdów udało mu się zaliczyć. Często analizujemy w domu, co było dobre, co było złe. Zazwyczaj tata wszystko robił dobrze. Marcel nawet gdzieś tam chodzi na treningi. Chodził, bo ja się śmieję, że tymczasowo zawiesił swoją karierę. W moim wieku dużo osób patrzy na ten PESEL i jestem cały czas, powiedzmy, na takim świeczniku, czy daje rady, czy nie daje rady. Do tej pory pokazywałem, że ten PESEL jeszcze wytrzymuje. Chciałbym, żeby tak było jak najdłużej. Mam świadomość, że to już powoli zmierzam do mety. Mam pomysły, co po piłce. Prostej, tylko jesteśmy albo tu, albo na dole i do samego końca musimy udowadniać, że na pierwszą ligę zasługujemy. Zdecydowanie życzyłbym sobie bardziej tych sezonów, co poprzednich, gdzie do samego końca walczyliśmy o nasze marzenia, o Ekstraklasę. Niestety nie udało się, ale wydaje mi się, że bardzo dużo radości w tamtym sezonie sprawiliśmy kibicom. Zapraszam. Wiadomo, jako kapitan, w tych chwilach u góry jest zdecydowanie łatwiej. Można chodzić z klatu do przodu. No ale niestety w tych trudnych momentach kapitan musi też wyjść z tymi kibicami, porozmawiać, czy to z kibicami, czy z zarządem i dojść do jakiegoś porozumienia. Plątał mi się uraz ścięgna Achillesa. Ciężko określić, czy to będzie jeszcze kilkudniowe, czy dłuższa przerwa. I musimy to obserwować i działać z tym z dnia na dzień. Nie chciałbym wrócić do treningu, potrenować 2-3 dni i z powrotem wylądować w gabinetach lekarzy, także wolę kilka dni dłużej potrenować indywidualnie i w pełni zdrowia wrócić do treningu. Trenerem probierzem byłem krótko, jako młody chłopak, właśnie ten z okręgówki. Także zrobił na mnie ogromne wrażenie i dał mi zadebiutować w Ekstraklasie. Później warsztat trenera Nawałki, bardzo ambitny, skupiający się na najmniejszych detalach. No i na koniec trener Brzęczyk, który mimo, że już tam byłem, powiedzmy, bardziej doświadczonym zawodnikiem, to w dalszym ciągu się rozwijałem piłkarsko. Tam nawet problemy z praniem, także od takich małych rzeczy, jak powiedziałem, na trener Nawałka zwraca uwagę. Tak tu mi się gdzieś tam rzuciło w oczy, że ciężko było z praniem. Jeden z wielu, powiedzmy, przykładów. Natomiast teraz widzimy, choćby po tym, co mamy za centrum treningowe. Widzimy piękny stadion, który niedługo będzie do oddania. I jeszcze w tym sezonie będziemy na nim mecze rozgrywać, także podsumowując, to powiem tak, od niewybranego sprzętu treningowego po piękny, nowoczesny stadion opolski. Liczba gości nazwiskiem Kamiński w naszym studiu pozostała niezmienna, tyle że Bartosza zamienił Mateusz. Mateusz Kamiński razem z nami, kapitan Odry Opole. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór, cześć, witam. Powiedziałeś w tych naszych rozmowach, to chyba w materiale nie padło, że do tej pory nie było pytania dziennikarza, które by cię zirytowało, więc postaramy się tę passę dobrą podtrzymać. I odnieśmy się do tej pierwszej części, bo my tu sobie z dziennikarskim okiem na to troszkę inaczej patrzymy, trener trochę inaczej. A jak te dwa spotkania wyglądały z twojej perspektywy?
No powiem tak, na pewno zagraliśmy dwa dobre spotkania. Nie powiem, że bardzo dobre, bo mam nadzieję, że bardzo dobre jeszcze przed nami, ale na pewno dwa dobre spotkania. Szkoda, że tylko 3 punkty w nich zdobyliśmy, bo w meczu z Ruchem nie byliśmy słabsi. Natomiast mecz z Pogonią Siedlce pokazał, że jest potencjał w tym zespole i oby tak dalej, oby to był taki krok pozytywny do następnych spotkań. A powiedz mi, trudno się ogląda mecz, wiedząc, że nie możesz kolegom pomóc? No myślę, że najgorzej. Nie ma nic chyba gorszego niż oglądanie mecz z trybun, także powiem tak, z boiska całkiem inaczej to wygląda, z boku inaczej, a przepraszam, wejdzie się na trybuny z góry, całkiem inna perspektywa spotkania. Jakieś to wszystko takie łatwiejsze niż na boisku. To ty w tych dwóch meczach miałeś wszystkie 3 perspektywy ograne, bo co się rzadko zdarza, meczu z Ruchem nie dokończyłeś na boisku. To już była kwestia tego urazu? No tak, gdzieś tam poczułem ból. Już w pierwszej połowie myślałem, że uda się dograć mecz do końca, ale niestety i aktualnie mam przerwę od treningów. Nie będziemy pytać, jak długą, chociaż życzymy, żeby była jak najkrótsza, ale tak sobie przeanalizowałem twoje statystyki w Odrze i wychodzi mi na to, że wystarczą mi palce jednej ręki do tego, żeby policzyć mecze, które zacząłeś i nie zagrałeś w nich 90 minut. Taki piłkarz niezniszczalny przez te ostatnie 5 lat. No cieszę się, że to zdrowie dopisywało do tej pory i mam nadzieję, że szybko się wykuruję i pomogę kolegom w tym sezonie. Widzimy teraz twoje statystyki właśnie w niebiesko-czerwonych barwach. 136 występów, 12 tysięcy minut na boisku i 11 goli jak na środkowego obrońca. To chyba dobre statystyki. No niezłe, trzeba przyznać, także na pewno się z tych bramek cieszę. Ale jak dla nas zawsze jest najważniejsze to, co na koniec spotkania, czyli 3 punkty, nieważne kto strzeli tą bramkę. Ważne, żeby drużyna się cieszyła po zwycięstwie. Dość imponujące jest też to, że nie masz czerwonej kartki. Jak na obrońcę, to znowu też całkiem pozytywna statystyka, wydaje mi się. Może też sędziowie do doświadczonych zawodników inaczej łagodniej podchodzą. No dobra, trenerze, co ma takiego Mateusz Kamiński w sobie, że z miejsca zostaje filarem chociażby Odry Opole właśnie 5 lat temu i tak to trwa do teraz? Ja myślę, że na pewno umiejętności to... Jeżeli mamy środkowego obrońca, tak, to umiejętność przewidywania konkretnych sytuacji. Na pewno z takiej mojej perspektywy mi się bardzo podoba, jak oglądałem te mecze, jak Mateusz się pozycjonuje przy otwarciu gry, jeśli chodzi o ustawienie ciała i to mi się bardzo podoba. Może nie będę zdradzał szczegółów, żeby tutaj rywalom nie pomagać, ale faktem bardzo mi się to podoba i to już w poprzednim sezonie gdzieś tam zauważyłem. Wydaje mi się, to też robi sporą różnicę, bo Mateusz wtedy jest przygotowany do gry wyżej i to robi też ogromną różnicę moim zdaniem. Wiemy o tym, że kiedyś grywałeś ciut wyżej, nie? To chociażby twój debiut w Ekstraklasie, to nie był środek obrony. No nie był to środek obrony, ale zdecydowanie tam się lepiej czuję. Jak już jesteśmy przy tym debiucie w Ekstraklasie, nie żałujesz trochę, że to tylko 2 mecze na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym? Nie masz czasem takich myśli, że można było tę karierę inaczej poprowadzić? Bardziej szukam tych pozytywnych aspektów, gdzie rozegrałem ponad 300 spotkań na poziomie pierwszej ligi, także nie chciałbym gdzieś tam myśleć, czy mogła ta kariera, przygoda z piłką się lepiej potoczyć, czy nie. Myślę, że i tak dla chłopaka z Prudnika to i tak jest taki fajny wyczyn, fajny wynik. Jesteś typem takiego zawodnika, mam wrażenie, lubiącego pewną stabilizację, bo 18 lat w seniorskiej piłce, nie wyliczając i nie wypominając wieku, a kluby, z tego co widzimy, 4 w historii i to tylko w zasadzie jeden taki przypadek, że jedną rundę w Górniku Zabrze zagrałeś, prawda? A tak to wszędzie gdzieś tam na dłużej zawsze zakotwiczyłeś. No jeszcze bym dodał Pogoń Prudnik, także... Ale to chyba jeszcze przed seniorską karierą. Już w seniorskiej, pierwsze kroki w seniorskiej piłce, także tak jak powiedziałeś, gdzieś tam lubię stabilizację. Gdy zawodnik gra, czuje, że się rozwija, no to przynajmniej w moim przypadku nie potrzebowałem zmiany. I tak samo było w Katowicach i tak jest teraz w Opolu.
Jest też pewien ewenement, mam wrażenie, w tym wszystkim, bo przy czterech, czy jak mówisz, pięciu klubach zagrać u trzech trenerów, którzy potem prowadzili reprezentację Polski, to na pewno jest coś chyba niespotykanego. Jak to bywało? Jak to bywało? Bo wiadomo, że to na innych etapach tej kariery też tych trenerów było. No zgadza się. Na pewno gdzieś tam będzie co dzieciom, wnukom opowiadać, jak się grało w piłkę, jak się trenowało u późniejszych selekcjonerów. Ale tak jak powiedziałeś, każdy był inny, każdy był na innym etapie i każdy czegoś innego mnie nauczył. Mamy przygotowaną twoją zresztą opowieść o tym, jak wyglądało wejście do szatni, w której był Michał Probierz. Trenerem Probierzem może gdzieś tak. Tam, nie zapomnę jak dzisiaj, wszedłem do gabinetu trenerów. Młody chłopak, trener cię wzywa. No to już sztywny, wiadomo, roztrzęsiony, co się dzieje. Wchodzę do gabinetu trenerów. Witam się po kolei z jednym asystentem, z drugim, z trenerem bramkarzy. Podchodzę do trenera Probierza. On tak siedzi na fotelu. Wystawiam rękę. A ten tak siedzi i patrzy na mnie. No to ja sztywny stoję i nie wiem, co robić. Czy uciekać, czy się witać, czy co zrobić. No i trener tak wstaje. Kto jest ważniejszy? Ty czy trener? Ja mówię, no wiadomo, że trener. Więc kto się pierwszy wita? Ja mówię, trener. Okej, wyjdź. Od razu cię wygonił. Zapamiętałem to do dzisiaj, tak. Mateusz Kamiński teraz już jest po tej drugiej stronie. Raczej pomaga chyba wprowadzać tych młodszych zawodników do szatni. Młodych zawodników, których w Odrze w tym sezonie nie brakuje. Jak to wygląda? No tak, bardzo duża grupa młodzieży do nas dołączyła w tym sezonie. Ale też czasy są inne. Inaczej było, jak ja wchodziłem do szatni Polonii Bytom, gdzie było dużo starszyzny. A inaczej jest teraz, gdzie młodzi są na pewno bardziej otwarci, pewniejsi siebie wchodzą do zespołu. I myślę, że też ta starszyzna inaczej gdzieś tam ich przyjmuje w zespole. Także myślę, że młodzi chłopcy nie mogą narzekać na przyjęcie w zespole, bo traktujemy ich jak każdego nie wiem, doświadczonego zawodnika. Tylko w ich nogach, głowach, żeby tą szansę wykorzystali, bo niektórzy naprawdę w bardzo młodym wieku do nas dołączyli. A czy Mateusz Kamiński czuje się gwiazdą Odry Opole? Legendą Odry Opole? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Na pewno czuję się związany już z tym klubem, bo jestem na pewno tutaj bardzo, bardzo długo. Ale żeby czuć się gwiazdą, to nie do mnie. No zobaczymy, jakie zdanie o Mateuszu Kamińskim mają kibice Odry Opole. To teraz zapytam się o Mateusza Kamińskiego jako kapitana. Co pan o nim sądzi? Jako kapitan i jako zawodnik. Jak wiesz, na boisku jest prawdziwym przywódcą, daje sygnał chłopakom do walki. I gdybyśmy mieli takich wszystkich zawodników tak walczących jak on, to myślę, żebyśmy tę ligę roznieśli w pył. Kamiński to jest, mi się zdaje, od lat podstawa Odry Opole. Świetny kapitan, no tu dużo mówić. No. El capitano. Zawodnik jak najbardziej, dosyć ostoja Opola z tyłu, jak wiadomo. Myślałem, właśnie jak się dziwiłem, że nie ma Kamińskiego, myślałem, że gorzej będzie z tyłu. Ale trzymią się tam chłopaki, więc jest bardzo dobrze. No jest ostoja defensywy Odry Opole. Trenerze, bo do tej młodzieży jeszcze wróćmy. Dużo tych zawodników dobrze się prezentują na boisku. No na pewno cieszy fakt, że na ławce rezerwowych było trzech zawodników, trzech wychowanków, plus Szymon Mida w pierwszym podstawowym składzie już drugi mecz z rzędu. I tak naprawdę Oskar Zawada wchodzi z ruchem Chorzów, gdzie faktycznie pokazuje kilka ofensywnych akcji, które kończą się podanie w pole karne. Więc myślę, że nikt by się nie obraził, jakby tam jedna bramka wpadła więcej dla Odry. Aczkolwiek naprawdę odważnie. Cieszy fakt, że Michał Osipiek wchodzi w tym drugim meczu, plus oczywiście Oskar Zawada. Jeszcze mamy Janka Dębskiego na ławce rezerwowej, dlatego czekamy na debiut Janka. Mam nadzieję, że to w przyszłości się wydarzy. Jak widzimy, że gdzieś tam pierwszy zespół no jednak wprowadza tą młodzież. Teraz oczywiście była też okazja, żeby dać Michałowi może troszkę więcej zagrać, czy Oskarowi. Ale mamy nadzieję, że to będzie właśnie w tą stronę szło, a nie ukrywajmy, że już w kolejce czekają następni.
No dobrze, jak zagrała Odra Opole w drugiej kolejce BetClick pierwszej ligi, to wiemy, a teraz zabieramy Państwa na inne ligowe boiska. Takiego otwarcia kolejki kibice życzyliby sobie co tydzień. W meczu pomiędzy Miedzią Legnica a Stalą Stalowa Wola padło aż 6 bramek. Główne role w tym spotkaniu odgrywali 20-latkowie Wiktor Bogacz oraz Iwo Kaczmarski, którzy dla gospodarzy zdobyli po 2 gole. Również dwukrotnie trafiali przyjezdni, a dokładniej Dominik Jonczy oraz Jakub Górski, jednak z Legnicy wyjechali bez punktów. Mecz między Kotwicą Kołobrzeg a GKS-em Tychy był jednym z tych z gatunku do zapomnienia. Kibice gospodarzy nie doczekali się choćby celnego strzału. Przewagę mieli Tyszanie i udokumentowali to nawet bramką, choć finalnie nieuznaną. Jakub Budnicki był w tej sytuacji na spalonym. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Najbliższy rywal Odry, Brukbet Termalika Nieciecza, ponownie zanotował wysokie zwycięstwo i ponownie bez straty bramki. Tym razem na wyjeździe pokonał Chrobrego Głogów 4-0. Dubletem popisał się Wojciech Jakubik, a cegiełkę do wygranej dołożyli Kacper Karasek oraz Maciej Ambrosiewicz. 20 minut wystarczyło Górnikowi Łęczna, by objąć prowadzenie w rywalizacji ze Stalą Rzeszów. Do siatki trafił Przemysław Banaszak. Sytuację miejscowej skomplikował ich golkiper Branisław Pindroch, który kopnął zawodnika rzeszowian Andrzeja Prokicia, za co otrzymał czerwoną kartkę. 5 minut po zmianie stron było 1-1, a futbolówkę z bliskiej odległości w bramce umieścił Tomasz Bala. Jednak Stal z Łęcznej wróciła bez punktów, a bohaterem miejscowych został rezerwowy Damian Warchoł, który zdobył w 84 minucie gola na wagę wygranej Górnika. Również wynikiem 2-1 zakończył się mecz między Wartą Poznań a Wisłą Płock. Jednak w tym przypadku górą byli goście. Choć jako pierwszy do siatki trafił obrońca Spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy Wiktor Pleśnierowicz. Po zmianie stron trafiali tylko Płoczanie. Najpierw Jorge Jimenez, a następnie Dominik Kun i 3 punkty zgarnęła Wisła. Jej imienniczka z Krakowa podejmowała natomiast Polonię Warszawa. Spotkania tych drużyn w Ekstraklasie na początku XXI wieku przysparzały sporo emocji. Jednak w tym pojedynku emocji zabrakło, zresztą tak jak i bramek. Najwięcej działo się między 57 a 59 minutą. Wiktor Biedrzycki faulował wychodzącego sam na sam Łukasza Zjawińskiego, za co ujrzał czerwoną kartkę, a z rzutu wolnego z miejsca przewinienia uderzał Ilmasz Durmusz, lecz trafił jedynie w poprzeczkę. Również bez goli zakończył się mecz Ruchu Chorzów ze Zniczem Pruszków i również tutaj piłka zamiast wpaść do bramki, to odbiła się od jej obramowania. Uderzona głową przez Daniela Szczepana trafiła jedynie w słupek. Na koniec drugiej serii gier na kibiców pierwszej ligi czekało spotkanie, które śmiało można było określić hitem kolejki. Bliska awansu w zeszłym sezonie Arka Gdynia podejmowała Spadkowicza ŁKS Łódź. Już w 7 minucie kibiców gospodarzy uszczęśliwił Michał Marcjanik, lecz w doliczanym czasie pierwszej połowy uciszył ich Adrien Lovo. Co ciekawe, oba trafienia padły po strzałach głową. Gola na wagę 3 punktów, już nogą, dla Arki zdobył rezerwowy Kacper Skóra, dzięki czemu Gdynianie mogli się cieszyć z pierwszej wygranej w tym sezonie. Tak strzelali pierwszoligowcy w kolejce drugiej, a my jeszcze zaprezentujemy Państwu wyniki z tej premierowej kolejki, w której Odra Opole przegrała z Ruchem Chorzów 0-2. A w naszym studiu kolejna zmiana. Trenera Marcina Chociaja zastąpił Bartosz Kamiński, a zatem zmiana powrotna. Więc my tutaj zmiany dokonujemy niekoniecznie piłkarsko. Panowie, jakieś zaskoczenia po tych dwóch pierwszych kolejkach? No, trudno chyba jeszcze wnioski wyciągać, bo wiemy, jak ta pierwsza liga jest równa i jak szybko się zmienia to wszystko w tabeli. Jak tak spoglądam na tą tabelę, no na pewno Warta Poznań, chociaż nie ma co ukrywać, miała trudnych przeciwników. Na pewno Brukbet Nieciecza też trochę zaskakuje, bo nie spodziewałem się takiej skuteczności, choć jak spojrzymy, będziemy jeszcze rozmawiać oczywiście o Termalice, ale nie mają w ogóle skuteczności w pierwszej połowie, a w drugiej jak się rozkręcą, no to już na pełnej. No to prawda. Ten Brukbet Termalika Nieciecza to taka drużyna trochę zbliżona do Odry o tyle, że tak jak Odra sobie faluje blisko awansu, blisko spadku, tak Termalika mam wrażenie teraz idzie od drugiej strony, bo w zeszłym sezonie blisko spadku, a teraz lider i to czyste konto w dwóch meczach. No tak, tylko... Kwestia tego, z kim grali? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że poprzedni sezon był bardzo, bardzo nieudany w ich wykonaniu, bo na pewno ambicje gdzieś tam właścicieli klubu są dużo większe. Natomiast bardzo dobrze weszli w ten sezon i pytanie czy utrzymają, powiedzmy, tą formę może nie tyle z gry, co wynikowo, bo wynikowo to wygląda bardzo solidnie. Natomiast jakbyśmy przeanalizowali grę,
to można znaleźć słabe punkty. Ja mam nadzieję, że te słabe punkty szybko znajdziemy. Widzimy teraz tabelę. Drugim niepokonanym zespołem, który rozegrał dwa mecze, jest też Górnik Łęczna. Tak jak mówię, po dwóch kolejkach trudno wyciągać wnioski, ale czy te dwa kluby mogą realnie myśleć o awansie do Ekstraklasy? Moim zdaniem, jeśli chodzi o BrookBet, jest szansa, no bo niby przeprowadzili tylko cztery zmiany. Też trzeba powiedzieć, stracili środkowego obrońcę, który przyszedł, Wiktora Biedrzyckiego, który przyszedł do Wisły Kraków, a i tak dokonali takich wzmocnień, szczególnie w bramce dokonali dwóch wzmocnień, Adriana Chowana i Miłosza Mleczki. I to widać, że mają szczelną defensywę, pokazały to dwa pierwsze mecze. Oczywiście zobaczymy jak w dalszej perspektywie, a jeśli co dochodzi do Górnika Łęczna, ja bym tutaj nie opatrywał. Wielką zagadką nie ma co ukrywać jest Wisła Kraków. Bo tam dokonali tych wzmocnień właśnie tego Wiktora Biedrzyckiego, chociaż jak widzieliśmy pierwsze spotkanie nie miał zbyt udanego. Ale forma Wisły Kraków będzie dużą niewiadomą. O tym zespole z Niecieczy to tak mówimy sobie nie przypadkiem, bo to najbliższy rywal Odry Opole, ale zanim jeszcze troszkę więcej o tym zespole porozmawiamy, to najpierw zobaczmy materiał. Słonie z natury rozpędzają się dość powoli, ale nie te z Niecieczy. 7 goli strzelonych, 0 straconych i pierwsze miejsce w tabeli BetClick pierwszej ligi to bilans Termaliki po dwóch spotkaniach, kolejno z Wartą Poznań i Chrobrym Głogów. W minionym sezonie nie szło Niecieczanom zbyt dobrze, zajęli 14 lokatę. Przed tymi rozgrywkami do klubu dołączyło 4 zawodników i również 4 odeszło. Nie zmienił się za to trener, którym od marca tego roku jest Marcin Brosz. 51-latek zastąpił na tym stanowisku Mariusza Lewandowskiego. Zarówno jeden, jak i drugi przegrał w zeszłym sezonie z Odrą Opole. Były szkoleniowiec Termaliki uległ Opolanom przy Oleskie 1-2, a obecny u siebie 0-1. Zwycięskiego gola dla niebiesko-czerwonych wtedy zdobył Jakub Szrek. Na co musi uważać tym razem Odra? Na pewno na skutecznych ofensywnych pomocników. W dwóch pierwszych spotkaniach zawodnicy Termaliki notowali dublet. Z Wartą Andrzej Trubecha, a z Chrobrym Wojciech Jakubik. I Opolanie mają kim postraszyć. Wszak Dawid Wolny także zanotował w ostatnim spotkaniu 2 trafienia. Pierwszy gwizdek sędziego na stadionie w Niecieczy w niedzielę o 17:00. Mecz w niedzielę, a zatem jak zaskoczyć tego niespodziewanego lekko lidera? Mateusz, co tam macie przygotowanego na Niecieczę? To, co mamy przygotowane, to bym nie zdradzał, żeby gdzieś tam jakiś szpieg z Niecieczy nie zobaczył naszego materiału. Natomiast na pewno przez ten tydzień dobrze się przygotujemy do zespołu z Niecieczy. No i na pewno jedziemy tam powalczyć o pełną pulę. Bartek, jaki wynik? Ciężko mi stwierdzić. No, z tego co widzę, 2 ostatnie mecze grałem stabilnie 1-3-4-2. Szczególnie, tak jak wspomniałem w materiale, szczególnie niebezpieczni będą ofensywni pomocnicy ustawieni tuż za napastnikiem. No bo jak wiemy, strzelali dublety w dwóch spotkaniach. Tylko kluczem będzie, moim zdaniem, patrząc na historię tych pozostałych dwóch spotkań, które dotychczas Niecieczka rozegrała, żeby tą pierwszą połowę wygrać, bo jak będzie 0-0, no to już wiemy, co się działo w meczach z Wartą Poznań i z Chrobrym Głogów, że później w tej drugiej połowie Niecieczka się rozpędziła i swoje strzeliła, ale wierzę, że Odra wywiezie stamtąd komplet punktów. Mecz Odry Opole w Niecieczy w niedzielę o godzinie 17:00. Dzisiaj wieczorem jeszcze historia pod tytułem z pierwszej ligi do Europy, czyli Rapid Wiedeń, Wisła Kraków. A nasz program powoli dobiega końca. Moimi gośćmi byli Mateusz Kamiński, Bartosz Kamiński i trener Marcin Chociaj. Na kolejny program o polskiej kulisy futbolu zapraszam za tydzień w imieniu Wiktorii Katus, a w niedzielę tradycyjnie Sport Opolski Ekstra, a tymczasem życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.